U siebie pokonałyście MKS Perłę Lublin. Dzisiaj coś poszło nie tak. Co konkretnie? Uważam, że Weronika Gawlik zrobiła dziewczynom robotę. Dużo bramek nam wybroniła. Myślę, że w obronie nawet sobie całkiem dobrze radziłyśmy, ale mówię, no nie trafiałyśmy sam na sam z bramkarką i to zaważyło na wyniku. Rozumiem, że założenia na ten mecz były inne i nie do końca je się też przez bramkarkę udało zrealizować. Założenia mogą być, ale zawsze na meczu jest adrenalina, emocje dochodzą i gdzieś tam popełnia się błędy. Myślę, że bardzo dobrze byłyśmy przygotowane do tego meczu, natomiast no, zaważyła nieskuteczność gry w ataku. W waszym wykonaniu to taki ciężki sezon, bo poniżej oczekiwań też się spisujecie. Jakie cele na te najbliższe spotkania w takim razie? Wygrana, oczywiście. No, do każdego meczu się przygotowujemy. Mam nadzieję, że zamarzymy te parę porażek i następny mecz już będzie wygrany. Gramy u siebie, więc jest to nasz atut. It was a very good match from the team and from you. You're feeling better game by game? Yes. We are really better and better. And like you can see, we are more connected and everything is coming on its place. And I'm really happy and proud of my team. Really, really, really fight. And I'm truly happy because we all play today. Everyone had some minutes on the field. And I was really happy because of that and because of everything and win. And that's it. You played it easy. You didn't lost a lot of goals, so you can be proud of it. Yeah? Yes. I think we really played spokojno, and we played smart, and we didn't. We start to use more fast breaks and good situations, and I don't know. In the beginning, it was like a little mess and. We were in a rush, we wanted to prove that we are good and we were a little bit stressed. I mean, not on this match, but from game to game everything is better and we are more calm and I don't know, like you can see. Przed tym meczem powiedziałeś, że jeszcze nie czujesz, że wróciłaś do optymalnej formy po urazie stopy. Dzisiaj sama sobie trochę zaprzeczyłaś. Trudne pytanie, że nie wróciłam do optymalnej formy. Myślę, że jeszcze nie. Cieszę się, że zagrałam dzisiaj. Tak jak zagrałam, bardzo duża w tym zasługa jest mojej obrony, która się chodziła wyśmienicie, co pozwoliło mi na kilka dodatkowych takich ekstra interwencji, ale jednak jak ta obrona chodzi, człowiek się czuje taki pewniejszy w bramce i wtedy faktycznie można zagrać dobry mecz. Jak możesz podsumować to spotkanie z pozycji bramki, a niekoniecznie z twojej dobrej postawy? Z pozycji bramki na pewno walczyłyśmy bardzo w obronie. W ataku na pewno trafiły nam się niedokładności. Sama chyba popełniałam dwa błędy, ale myślę, że kontrolowałyśmy dosyć szybko. Zdobyłyśmy taką dobrą pozycję na boisku, byłyśmy pewne siebie i po prostu kontynuowałyśmy tą grę do końca. Wróciłyście już na tą dobrą drogę? Po humorach wydaje się, że tak, po nastawieniu może. Chciałybyśmy, żeby to było już to, żeby to był taki mecz na przełamanie. Dzisiaj naprawdę zagrałyśmy z takim spokojem, utrzymałyśmy dużą przewagę przez większość meczu nad Koszalinem i chciałbyśmy grać właśnie w tym stylu.